Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w powiecie gliwickim. 10 lipca prezes Rady Ministrów odwiedził Smolnicę w gminie Sośnicowice, gdzie poruszył temat inwestycji drogowych. W tysiącach polskich wiosek, gmin i we wszystkich powiatach toczą się teraz inwestycje, szanowni państwo. To są inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych. I też dobrze by było zapytać samorządowców z różnych stron Polski, z różnych opcji. Samorządowcy zresztą są bardzo często ze swojej własnej opcji. Zapytać, a jak wyglądały inwestycje w drogi gminne, w drogi powiatowe jeszcze 5, jeszcze 7 lat temu. Za dobrą współpracę z rządem w zakresie realizacji Funduszu Dróg Samorządowych podziękował starosta gliwicki Waldemar Dąbek. To, co pan powiedział, współpraca to jest najważniejsza nasza idea tu w powiecie gliwickim, o czym świadczy to, że pan prezydent, burmistrzowie, wójtowie naszego powiatu dzisiaj się, jakby powiedzieć, zameldowali w 100%. I to jest też ten nasz sukces, że jest ta kooperacja, administracja rządowa, Fundusz Dróg Lokalnych, proszę państwa, są gminy i jest powiat. Powiat ziemski. Ten powiat nie ma za dużo pieniędzy, ale chciałem powiedzieć, że to dobrze. To dobrze dlatego, że my tą złotówkę odwracamy parę razy niż ją wydamy na coś konkretnego. To nie przypadek, że premier Mateusz Morawiecki odwiedził właśnie Smolnicę w gminie Sośnicowice. To właśnie tutaj realizowana jest inwestycja drogowa, na realizację której powiat gliwicki otrzymał ponad 1 300 000 zł właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych. $640 000 to kwota, jaką na ręce starosty powiatu gliwickiego Waldemara Dąbka przekazała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego, w ramach programu wsparcia powiatów i miast województwa śląskiego. Kwota zasili szpitale powiatowe w Pyskowicach oraz Knurowie. Sejmik Województwa Śląskiego, a właściwie radni Prawa i Sprawiedliwości podjęli taką uchwałę intencyjną o tym, żeby Zarząd Województwa podjął kroki i stworzył program wsparcia dla szpitali powiatowych. Tak się rzeczywiście stało. Przeznaczyliśmy z budżetu Województwa Śląskiego 12 milionów złotych na takie właśnie wsparcie. I bardzo miło mi jest poinformować, że tutaj powiat gliwicki dla dwóch szpitali w Knurowie i w Pyskowicach uzyskał kwotę $640 000. Mamy nadzieję, że sprzęt zakupiony za te fundusze będzie służył mieszkańcom nie tylko w dobie pandemii, ale również w normalnych czasach, stwierdził radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski. Województwo Śląskie pod swoją egidą ma ponad 40 jednostek zdrowia. Tutaj szpitale powiatowe też chcieliśmy w jakikolwiek sposób wesprzeć. Wygospodarowaliśmy sobie ponad 600 000, więc uważam, że taką małą cegiełkę udało się nam włożyć tutaj. Szpitale mogły same wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o fundusze na sprzęt, który jest najbardziej potrzebny. To jest zakup nie tylko związany z walką z pandemią, z COVID-19, ale to są sprzęty, które się będą stale przydawały. Także tak pani marszałek wspomniała, były poprzednie edycje, będą pewnie kolejne, także te pieniądze się przydadzą. Zdaniem Krystyny Urbańskiej, przewodniczącej Komisji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gliwicach, to właśnie szpitale powiatowe są jednymi z najważniejszych. Wszystkie przypadki trafiają najpierw do nich. Tam jest segregacja pacjentów pod względem potrzeby leczenia. Jeśli te szpitale nie są w stanie pomóc na odpowiednim poziomie, to wtedy przekazują do szpitali klinicznych. Dotacja w kwocie 640 000 zł została udzielona w ramach Solidarnościowego Programu Wsparcia Powiatów i Miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia. Dwie młode dentystki po wybuchu pandemii zaproponowały swoją pomoc Knurowskiemu Szpitalowi. Lekarki stażystki podpisały umowę wolontariacką i od początku kwietnia wspierały tutejszy personel medyczny. Postanowiłyśmy, że mamy możliwość pomóc, mamy wykształcenie medyczne, które w tej sytuacji bardzo się przyda, a dodatkowo z racji całej sytuacji gabinety stomatologiczne były zamknięte, więc miałyśmy czas i chciałyśmy pomóc. To był główny cel.
Na początku panie przeszły szkolenie i pracowały na oddziale chorób wewnętrznych. No i tam pomagałyśmy przede wszystkim pielęgniarkom w jakichś takich typowych pielęgnacyjnych sprawach. Byłyśmy też na izbie przyjęć w namiocie, który stanowi taką wstępną izbę przyjęć. I było tam też stworzone izolatorium. Potem teraz przez dłuższy czas byłyśmy w punkcie wymazów, w takim punkcie drive-thru. No i tam pobierałyśmy wymazy od osób przede wszystkim na kwarantannie. A teraz będziemy w pojedyncze dni jeździć wymazobusem i też pobierać te wymazy. Postawa pani spotkała się z uznaniem ze strony mieszkańców okolicy, pacjentów, a także ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W jego imieniu poseł Jarosław Gonciarz, który był również inicjatorem uhonorowania wolontariuszek, wręczył im odznakę za zasługi dla ochrony zdrowia. To, co mogłem zrobić na początku, list gratulacyjny jako parlamentarzysta wystosowałem do tych pań. Podziękowanie za tą ciężką pracę, za ten wolontariat. Przyszedł kolejny etap. Chciałem jeszcze nagłośnić to bardziej u pana ministra i doszliśmy do wniosku, że to odznaczenie będzie również na dzień dzisiejszy takie dużym zaszczytem. Podczas uroczystości gratulacje obu paniom złożył również starosta gliwicki Waldemar Dąbek. Młode lekarki mają taką wspaniałą ideę, żeby pomagać, można powiedzieć za darmo, bo to jest wolontariat, w tej ciężkiej pandemii innemu człowiekowi. Dla mnie to jest wartość bezcenna i dlatego chciałem serdecznie podziękować i czynię to w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu gliwickiego. To jest pewien gest, który pokazuje, że my jako ludzie jesteśmy skłonni do tego, żeby pomagać. W ciężkim czasie pandemii każda pomoc jest na wagę złota. Te ostatnie miesiące, kiedy spadła na nas pandemia, kiedy no wszyscy żyjemy w mniejszym, większym, różnie to bywa, jednak lęku przed tą groźną chorobą, przed tym wirusem. Dlatego też wszyscy patrzymy na ten wykwalifikowany personel medyczny, począwszy od lekarzy, pielęgniarek, laborantów, ratowników, no wszystkich pracowników służby zdrowia. I takie przykłady właśnie młodych, wykształconych ludzi, którzy potrafią profesjonalnie nieść tą pomoc, no jest budujące. Ten lęk jest minimalizowany, bo wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach. Jak powiedział papież Jan Paweł II, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. To był wyjątkowy dzień nie tylko dla mieszkańców Knurowa, ale również całej okolicy. 29 czerwca tradycyjnie już w kościele świętego Cyryla i Metodego z okazji przypadającego dnia świętego Piotra i Pawła, patronów tutejszej kopalni, odbyła się uroczysta msza święta. Uczestnicząc w tej mszy świętej, spójrzmy na naszą codzienność. I tak jak Piotr i Paweł, pozwólmy Panu Bogu działać cuda w naszym życiu. Po mszy na skwerze przy zbiegu ulic Dworcowej i Kopalnianej odbyło się uroczyste, symboliczne odsłonięcie pomnika świętej Barbary, patronki Knurowa. Ważący 5 ton i mierzący 9 metrów pomnik stojący na liczących prawie wiek kołach szybowych KWK Knurów ustawiony został pomiędzy kopalnią a kościołem. To niezwykle ważne wydarzenie w życiu naszego miasta. Ono odnotowane zostanie na kartach historii naszego regionu. Ona zawsze tutaj z nami była. Jej kult rozwinął się tak naprawdę od końca XIX wieku, początek XX wieku, kiedy to Knurów z małej osady rolniczej przeobraził się w miasto przemysłowe. W trakcie uroczystości odbyło się również wmurowanie okolicznościowej kapsuły czasu zawierającej m.in. pamiątkowy akt odsłonięcia pomnika podpisany przez władze samorządowe i radnych Rady Miasta Knurów. Dla Knurników Święta Barbara to jest coś więcej niż symbol. Tutaj w tej chwili gromadzimy się przy tym pięknym pomniku, przy tej idei, która tutaj jest i no, Państwa patronce, także wszystkim mieszkańcom chciałem pogratulować naprawdę
i złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia po to Wasze święto. Zrobiliście coś pięknego. Zrobiliście rzeźbę, która uwiększa tą przeszłość zdrową, o czym Pan Prezydent wspominał. Ona jest piękna, ale jest też teraźniejszość, która też jest piękna, ale proszę Państwa, bardzo ważna jest przyszłość. I ta przyszłość to jest nasza ręka. Autorem rzeźby jest światowej klasy artysta, rzeźbiarz, profesor Krzysztof Nitz z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa. Odlew został wykonany w gliwickich zakładach urządzeń technicznych. Panie profesorze, w imieniu mieszkańców Knurowa, a także w imieniu własnym, bardzo serdecznie panu dziękuję. Na 4 grudnia podczas obchodów związanych z Barbórką zaplanowano uroczyste poświęcenie pomnika. Laur Knurowa to nagroda przyznawana za wybitne działania rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w różnych aspektach. Corocznie wręczana była z okazji Dni Knurowa. Te jednak w tym roku zostały odwołane ze względu na epidemię koronawirusa. Nagrody natomiast wręczono podczas gali, jaka odbyła się w kinie Scena Kultura. Wiadomo, że w tym roku to nieco inaczej przebiega z uwagi na koronawirusa, ale niezależnie od tego ta uroczystość się odbyła, miała piękny przebieg, a nade wszystko podniosły charakter z tego względu, że mieliśmy okazję wręczyć laury Knurowa, najwyższe wyróżnienie w kategorii osób fizycznych, a także instytucji, jak również stypendia najzdolniejszym uczniom ze szkół naszego miasta. Rada Miasta podczas tajnego głosowania zadecydowała, że laur Knurowa w kategorii osób fizycznych trafi do księdza Piotra Larysza, wikariusza w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie, a zarazem nauczyciela w Knurowskim Zespole Szkół imieniem Ignacego Jana Paderewskiego. To przede wszystkim ogromne wyróżnienie dla mnie, ale również dla tych wszystkich, którzy ze mną na co dzień współpracują. To nie tylko moja nagroda, ale zasługa wielu osób, którzy również na co dzień ze mną podejmują służbę na rzecz społeczeństwa właśnie miasta Knurowa i województwa. W kategorii firmy i instytucje kapituła konkursu przyznała nagrodę obchodzącemu w tym roku 75-lecie istnienia Zespołowi Szkół Zawodowych numer 2 w Knurowie. No wielkie szczęście, wielka przyjemność. Radość z tego, że dostaliśmy przyznaną tę nagrodę, że doceniono to wszystko, co robimy, co robią nasi uczniowie przede wszystkim. No i oczywiście nauczycieli, jak się ma też taką kadrę nauczycieli, która pracuje z nimi. Bo tak jak mówiłam, bez nauczycieli tego sukcesu pewnie byśmy nie osiągnęli. Nagrodzonym podczas tegorocznej gali gratulował m.in. starosta gliwicki Waldemar Dąbek. I ta postać księdza, ale także ta szkoła, no to są wybitne osiągnięcia, dlatego bardzo się cieszę, że pan prezydent, kapituła widzą tych najbardziej aktywnych w mieście Knurów. No przecież miasto Knurów to oprócz tego, że jest miastem górniczym, to są wspaniałe szkoły, nie tylko szkoły miejskie, ale też nasze szkoły powiatowe. Dla mnie to jest zawsze duże przeżycie i zawsze bardzo się cieszę, jak pan prezydent nie zaprasza na te uroczystości. Laur Knurowa to jest wielka, prestiżowa nagroda. Laur Knurowa to nagroda ustanowiona w 1995 roku przez tutejszą Radę Miejską. Odbudowa obiektów w małej retencji składających się z jednego zbiornika suchego i jednego zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice. To nazwa projektu, który podsumowano i symbolicznie oddano do użytku w obecności ministra środowiska, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, członka zarządu województwa śląskiego oraz przedstawicieli samorządu na czele ze starostą powiatu gliwickiego. To inwestycja symboliczna, nie największa w Polsce, natomiast liczy się efekt skali, powiedział minister środowiska Michał Woś. Takich
zbiorników, małych zbiorników retencyjnych w Polsce już są setki, tylko na terenie województwa śląskiego, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, czyli śląskie i województwo opolskie, to tylko 120 zbiorników, aż 120 zbiorników i cały projekt inwestycja na 500 mln zł. Wielkie inwestycje po to, żeby poprawiać retencję, żeby poprawiać gospodarkę wodną, żeby poprawiać stan lasu, stan gospodarki leśnej, ale to wpływa przecież na każdego, kto przyjedzie do lasu i cieszy oko, że rzeczywiście ten stan dobrze wygląda, ale też na rolników, bo to jest bardzo ważne, żeby ten poziom wód gruntowych podnosić, żeby tą retencję prowadzić, żeby odwracać te niewłaściwe melioracje i nadawać im funkcje retencyjne. Celem inwestycji zlokalizowanej w nadleśnictwie Rudziniec w gminie Toszek było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu przez wzrost potencjału magazynowania wody, jak również zapobieganie powstawania i minimalizacja negatywnych skutków powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez zahamowanie odpływu wód pochodzących z opadów. W czasie suszy ma poprawiać warunki wodne, ma tą wodę magazynować i rozprowadzać po okolicy, ale w czasie nawałnych deszczów, szczególnie ważne w tym roku jest, co obserwujemy, ma tą wodę gromadzić i zabezpieczać miejscowości, które poniżej znajdują się. Także bardzo istotna inwestycja dla naszej gminy, myślę, dla całego powiatu gliwickiego. To, co pokazują statystyki na świecie, jak bardzo ta woda nam jest potrzebna, jak w niektórych częściach świata tej wody brakuje, to cieszę się bardzo, że na terenie województwa śląskiego, właśnie na terenie lasów państwowych, powstają takie zbiorniki, powstają takie miejsca, gdzie możemy tą wodę na chwilę ochronić, a później ją wykorzystać. Prace związane z inwestycją rozpoczęły się 27 marca i trwały nieco ponad 3 miesiące. W efekcie powstał zbiornik mokry o objętości 6,5 tysiąca metrów sześciennych i zbiornik suchy o objętości 2,5 tysiąca metrów sześciennych. To jest inwestycja zakończona w bardzo dobrym tempie, praktycznie zgodnie z planem. Inwestycja, która polegała na odtworzeniu istniejącego tu 100 lat temu zbiornika wodnego, który zaraz odłożyła się bardzo duża warstwa namułu. Tutaj wywieźliśmy z tego prawie 3000 metrów sześciennych namułu. To jest, muszę powiedzieć, to jest wielkość 40 wagonów kolejowych. Łączny koszt powstania zbiornika to prawie 700 tysięcy złotych.